Jezu! Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Rosji. Dzisiaj kontynuujemy od lasta. Wow! Jest to 7 odcinek już. O kurwa! Wow! O kurde! Zaraz, ja już chyba w tamtej części tutaj spadłem. To nie wiem czemu się tak przeraziłem, ale teraz jakoś zapomniałem o tym, że tak będzie. Dobrze, że ta zjawa mi nic nie może zrobić, o tyle jest okej. Dobra, zobaczmy tutaj gdzie teraz się stąd jakoś wydostać, bo tu chyba leżała bateria, tak, wtedy też była, okej. Pyk, na łóżka. Tak, dokładnie na łóżka. Okej, udało mi się. Teraz muszę tutaj uważać na te dziury, bo nie wiem w sumie czy to była tylko jedna. O właśnie, jest tutaj druga. Ta, przez którą wpadłem, ale przynajmniej teraz mogę przejść dalej już, okej. Krew wskaże ci droga. Dobra, nic nie ma. Są dokumenty za to. Okej, i lecimy dalej. W sumie to zaraz, mogę za sobą te drzwi zamknąć. Jeżeli ktoś by miał za mną iść, to będzie już miał utrudnioną trochę tą drogę. O kurde, zamknięte. To gdzie ja mam teraz iść? Jeżeli nie tu. Jeżeli nie tutaj. Tutaj są wyważone drzwi. O, są wyważone drzwi na maksa, a ja nie wiem gdzie iść, także spoko. Ja miałem dostać się na to piętro z tym jakimś orcem, Martinem, czy jak on tam ma pogadać. Kurde. To tu myślałem, że tu nogi są, a to kurde tylko rączka od wózka. Świeczki. No i muszę tam iść. Z buta wjeżdżam. O kurde. Co za psychole. Jak ja mam tam iść niby teraz? O nie, 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 nie. O nie, 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 o nie. Gdzie mam iść teraz? No, co? O nie, nie, oni tu zaraz przyjdą. No kurde, zaraz tu będą po mnie. Nie. A może ich nie będzie. Kurde, co tu stoi, że ja nie mogę tego przeskoczyć? A świeczki. No nad ogniem to nie będę skakał. No dobra, ale to kurde, gdzie ja teraz mogę, co ja mogę tutaj zrobić, no? Jak oni tam są? Tu nie ma żadnego wyjścia nawet, no. Zaraz, 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 okej. No ale co, przecież oni tam byli. Ja tak sobie po prostu mam do nich iść? No, chyba trzeba. Okej. Okay. O! Oni są tutaj! Dobra, to ja dziduję sobie tam. Znaczy jeden tam był, może drugi jest tutaj jeszcze schowany. Nagle się przede mną steleportują, nie? Najlepiej będzie. To w ogóle śmiech na sali po prostu. Dobra, zamykamy te drzwi. Będą mieli utrudnioną tutaj drogę wejścia. To nie jest miejsce, w którym byłem? Nie! Muszę tam iść. Tam nie mogę jeszcze iść. O! O! Jest zapis! Dobrze, nic mi nie zrobili. O kurde, spadnę. No spadłem. Chyba, że to o to chodziło, żebym spadł. Nie. Nie, nie, nie mogłem spadnąć. Muszę tu wejść. Hop. Dobra. I teraz... Co, ja mam iść tutaj na tą krawędź? Czy może na tamtą krawędź? Tam nie ma w ogóle krawędzi. Dobra, no spróbuję jeszcze raz tutaj przejść. O, idealnie. Oni tam zostali, także chyba już gonić mnie nie będą. Tutaj w sumie nie mają jak się dostać nawet. Raczej. Teraz znowu jumpa trzeba walnąć. Dawaj! O nie, 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 nie! Łap kamerę, łap kamerę! No nie! No oczywiście po prostu, nie?
O świetnie, jeszcze jakiś koleś przyszedł. O ja nie mogę. Co tu się stało? No i super, i teraz jestem bez kamery. Jestem udupiony. Ty gdzie ja mam? Co jest? Znajdź kamerę, aby móc poruszać się w ciemności. No przydałaby się, bo... Nie no, tam nie mogę iść. Tu też nie mogę iść. To muszę zejść tu na dół, a tutaj ktoś był i sobie poszedł. Okej. Weźcie teraz, gdzie ta kamera? Ja nie mogę, czarna otchłań po prostu. Skąd ja mogę wiedzieć teraz, gdzie ja mam iść? No tam są jakieś drzwi otwarte, dobra. Spróbuję obkrążyć tutaj całe pomieszczenie. Do tych drzwi, które są otwarte. O kurde. O kurde, ej no, bez kamery to jest jeszcze gorzej teraz. Tu jest jakieś wejście, można spróbować. Szafki są, ale z nich to raczej nic nie będzie. Ledwo co widać, masakra jakaś. A, jest dziura! Piętro niżej schodzę, dobrze. Mogę się przy okazji umyć. O! Co tu jest? Coś przybyło. Aha, drzwi otworzyć, dobra. Okej. I znowu mam iść w to ciemne pomieszczenie bez kamery. Super! Lewo, prawo, prawo, tam lewo. Jezu! Kurwa! Miało być bez przeklinania, ale nie wyszło. No weźcie, weźcie, nie przeklinajcie w takich momentach. A tu jeszcze są psychole, oni mnie zaraz będą gonili. Nie, nie, ja wam... Kurde, nie tę stronę, ja wam nie dam tutaj, nie! O, won ode mnie! O kurde! No przynajmniej... Blask piorunów mi trochę tutaj oświetla drogę. Wow! Serce mi nawala jak szalone. Gdzie te... Fajny gar! O, jest kamera! Jest kamera! Mamy kamerę, dobra! Jest okej! Tak jest! O, ona jest pobita, fajnie w sumie, dobrze zrobili. O! Wow! O kurde! Dobra! Okej, okay. O nie! Ja teraz niepotrzebnie... A ci koledzy mnie nie będą gonili, prawda? Nie będą mnie gonili. Kurde, w którą? W prawo, z prawej przechodziłem. Fajnie to wygląda, ta zbita kamera, naprawdę. Robi taki... Daje fajny efekt, ale teraz... Oni tu zaraz biegną, nie? Kurde. O! O! O ja! O nie! O nie, nie, nie! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Nie, nie! No, spadaj ode mnie! Nie, no to musi być gdzieś w kiblu, no ja z kibla przychodziłem przecież. Skąd ja tutaj przyszedłem, no? A tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest! Ja muszę wbiec na to! Dobra, ogarniam już chyba. Okej, ale muszę się wrócić do tego pomieszczenia i chyba... Tak, muszę wskoczyć na te skrzynki i przejść znowu przez tą dziurę. Kurde! No ta gra jest o tyle lipna, że nie można się bronić. No to takie naprawdę bez sensu to jest, że to nie da rady. Okej, okay, bateryjki. Lewo, koledzy się pojawiają, jak najbardziej, dobra, cheatujemy. Szybko. No i sam sobie kładę. O, teraz są otwarte. Wtedy były zamknięte. Bo ja je zamknąłem, a teraz nagle są otwarte, no ale... O! Co za świr! Teleportował się. Nie, to będzie trzeba normalnie powtórzyć, nie? Hop! Tak, o to chodziło. O to chodziło. O kurr! Nie o to chodziło! No, dawaj! Jest! Bezpieczny! Czyli dobrze myślałem, trzeba było tu wrócić, dobra. Fajnie, że baterie przynajmniej mi nie wypadły, jak ta kamera spadła. Wszystkie 6 jest.
Okej, i teraz w takim to razie muszę się chyba jakoś znowu wrócić tutaj przez tę dziurę, właśnie. Bo ja miałem pogadać z tym ojcem niby, na drugim piętrze czy coś. Nie no, zaraz, gdzie ja mam teraz iść? Co tam byłem? Tu są jakieś drzwi, ale nawet się do nich dostać nie mogę. O, wskoczył, dobra. Aaa, to ja tutaj chyba mam iść. No! Znaleźć ojca Martina w bloku administracyjnym. Super, o to chodziło. No tak, bo tam mi kamera spadła i musiałem po nią lecieć. No okej, okay, czyli lewo. No, spaść nie spadłem, okej. Okay. Mały lag. Only one way out, only one way. O jest. Dobra, panie, ale ty i tak nie wyjdziesz. Także ty tam sobie zostań. Że co? Nie przeczytałem do końca, nie wiem, o co tam chodziło w sumie. Co się dzieje z kamerą? Czemu ona mi świruje tutaj? O, wow. Nie lubię takich pomieszczeń. Zapisywanie. Nie, tam ktoś jest. Na pewno nie słyszał tych drzwi i nie wie, gdzie jestem. No, coś świruje mi ta kamera. Nie podoba mi się to, ani trochę. A, tutaj jest drugie wyjście, fajnie. A nie ma, nie mogę iść górą. No nie, gruby, gruby będzie, kurde. Ja już słyszę tę muzykę. Leatherface. Prosiaczek. No, o, już oddychanie słychać. Pozdro! On tu idzie! No nie! No i co, ja mam z nim w berka sobie grać? O! Co za pajac! O, dziduj! Nie, tam, tam musiałem iść. O nie, o nie, 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 gdzie ja mam iść? Nie widzisz mnie? He, zobaczył mnie. O ja, jeszcze bateria mi się skończyła, no pozdro po prostu. Tak, muszę tu iść, dobra. Skakuj, bo cię dogoni. Okej, okay. Yeah. Same psychole, a ten się kurde rzuci. On wygląda chyba nawet normalnie z tej perspektywy, tak mi się wydaje przez chwilę. O, i teraz gdzie iść? No dobra, no w sumie mogę iść obok niego. Najwyżej mi zepnie do tego grubego. O kurde! O ja! O chłopie! O ja! O ja! No nie! Chyba jestem w bibliotece. Niedaleko biblioteki. O, no! Gdzieś tutaj jestem. W dobrym... O, tu jest biblioteka. Może jakieś baterie będą tutaj. Albo psychole. Kto to wie? Nowe zadanie, weź klucz ze świetlicy. Czyli dobrze poszedłem. Ale no zaraz, to jest biblioteka. Ja mam wziąć klucz ze świetlicy. O, są dokumenty. Dobra. Lecimy dalej. Prawo, lewo jest całkiem zawalone, to przejście. Dół, noś. O kurwa. Świetlica nie powinna być na dole, raczej powinna być gdzieś tutaj. Jaka muzyka fajna. O ja. Tu jest wejście na świetlicę. Ciekawe, kto gra taką piękną muzykę.
Mogę na to wejść? Nie. Chciałem tam się wbić. Kurczę. Co, co? Trzeba wrócić. A, tu są. Jest drabina. Dobra. A, i teraz mogę przejść na krawędzi. Ekstra. Może wyłączę tą zbitą kamerę, na razie w sumie nie jest mi potrzebna. Dobra, można już jumpa walnąć. Ciągle najlepsze jest to, że tutaj ciągle jesteśmy obserwowani. Czemu przestał grać? Tam jest zasilanie. Pyk! Nie da się. Nic się nie da zrobić. Muszę iść tutaj. O, jest okno. Przez okno trzeba wyjść. A, tu jest świetlica. Projektor to jest chyba? Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos. Aha, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. The fields are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. A half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced? Exceed! No jasne, że tak. Jeszcze mi kamera szmankuje, jeszcze bardziej. Super. Dobra, ta taśma pewnie będzie sobie leciała tak w nieskończoność. Oczywiście telefon, z którego nie mogę skorzystać, bo po co, nie? Bo po co? Żeby zadzwonić na pomoc? A ja otworzę tą szafkę, nie? Nie mogę jej otworzyć. Aha. Spoko. Czekaj, czekaj, łączę się z tobą w biedzie. A, znaczy w strachu, no. Dobra. Ciekawe co u niego. Okej, okay, tu jest zamknięte. Fajnie. Bateryki już można zmienić powoli. A może właśnie gdzieś będą jeszcze dodatkowe baterie. Tutaj na przykład. O, są dokumenty. Tu są jakieś drzwi. O, zamknięte, nie ma co. Dobra, przeładowanie ready. Lecimy sobie do góry w takim to wypadku. I gdzie teraz? No to już wiadomo, że trzeba na kucaka i idziemy do drzwi. Chyba, że zaraz deski się zapadną albo nie wiadomo co. Ale ktoś puścił ten film, no film tak się sam nie puszcza, czyli tam ktoś musi być. Z reguły film się sam nie puszcza, no. Nie, wolę mnie zapaloną. Bo nic nie będę widział. Ty, tu nikogo nie ma. Jak to jest możliwe? O! Jednak ktoś jest. No i co, nie mogę już się tam dostać? O! O, mi drzwi otworzył, dzięki! Nie musiał mnie straszyć w sumie. Ory pany, ale bzdur. Aha, on tutaj stał ciągle? Mogłem wtedy kamerę wziąć na górę i zobaczyć, czy faktycznie tutaj stał. To jest akurat ciekawe, czy był, czy nie. No ale zaraz. No, zaraz. Tam był jakiś koleś, który mi otworzył drzwi. Tutaj jakiś wybieg nagle drugimi drzwiami, otwierając mi przejście. Czyli tak naprawdę tamten koleś, który mi z tym ryjem wyskoczył i mnie przestraszył, to on tam powinien być. O, w sensie w tym pomieszczeniu powinien... A, nie. No to jest nieżywy jakiś ziomek.
Ale to zrobili, nie? I teraz nagle te drzwi są otwarte. No weźcie, no. Tak? No tak, to są te drzwi. No. No dobra, no to w sumie, no nie skrzanili tego. To teraz co ja bym miał tutaj jeszcze zrobić? To by było super, jakbym się dowiedział. A, tutaj jest klucz. No tak. A, bo ja dalej go muszę szukać na tym drugim piętrze. No dobra. Trzeba się teraz dostać na to drugie piętro. Krzyż wskaże ci drogę. Krzyż jest, idziemy tutaj. Niekoniecznie może takim biegiem, ale idziemy. A, te drzwi są dalej zamknięte, czyli muszę iść tak jak tutaj wrócić, jak tutaj przyszedłem, czyli jakoś naokoło. Kurde. A, tutaj, no tak, ja tędy przychodziłem. No nie. No nie. No nie. No nie. 2 hours later. No nie. Nie. Co za typ? Ja sobie tutaj mogę poczekać, że dosyć długo, ja mam czas, mi się nie spieszy. Baterię mogę, znaczy tę lampkę mogę sobie wyłączyć na razie, bo i tak ona się tutaj zmarnuje teraz. O, to jest pytanie, gdzie on jest teraz, nie? Czy on poszedł tu, czy jest na środku, czy co? O co tu w ogóle chodzi? Czemu on tu wszedł? Co on ode mnie chce? Ja mam... milion pytań, a na żadne nie mam jeszcze odpowiedzi, ale tutaj nie ma co używać teraz. Dobra, wiecie co? Ja wiem, że muszę iść tędy na pewno, bo tu jest exit. Nie, ktoś mnie goni chyba. Coś słyszałem, ktoś mnie goni. Kurde, mogłem zamknąć tam te drzwi. O! Zapis, jest, dziękuję ci, zapis. Znowu ty! Jezu, jaki ty jesteś brzydki! Ja nie mogę! No co za typ po prostu! A, teraz tu! O! Fajnie, że tamtego tak mi się udało ominąć. Bez większych problemów. Wystarczyło poczekać w tej szafce trochę. To już jest te drugie piętro. O, on tylko mi zamknął drzwi, to luz. Ciekawe, gdzie on pójdzie. A, za dużo to nie widać. No tak, no ja tam iść nie mogę. Nie zostają te drzwi. Nie, one są zamknięte. A więc mi co? A, winda jest. Takie buty. To lecimy. No jak potrzebny klucz? A co ja niby wziąłem? Nie wziąłem klucza? Skąd ja mam teraz klucz ci wytrzasnąć? Aha. Dobra. O! Tam ktoś jest. Nie wiem, kurde, zrobiłby jakieś pułapki, zapałki tutaj by dodał, gaz by wypieprzył, jakby ktoś tutaj zapalił i by był spokój z nimi, to... Albo bombę by jakąś wymyślił, żeby ich zabić, albo pistolet chociaż by miał... To by było fajnie, a tak to o, nawet się bronić nie umie, no to jest masakra jakaś. Jedyne co umie to spieprzać. Bez przesady już. Okej, do niego nie podchodzę, bo już raz się naciąłem w tamtej części na kolesie, który nie skoczy, podchodzę, a tu chap, imię nie ma. A ja nie chcę do niego podchodzić. A tu jest jakieś patrzcie, jakie wyjście. No ale to będę... A, na górze jestem. Aha. No dobra. Tylko teraz... Co, że tu na górze będzie gdzieś klucz leżał? No nie, no tutaj się kończy. Tam i tak już nie mogli iść tu. Chyba jednak muszę iść do tego kolesia. Otworzę drzwi, żebym miał lepszą drogę ucieczki. Kurde, no on tak sobie stoi, no tylko nóż kuchenny by wziął... A, tu są drzwi.
Nóż kuchenny by wziął, by mu wsadził w gardło i już by go nie było. Poderznąłbym mu gardło, bo wsadził to trochę dziwnie zabrzmiało, no. W każdym razie. Wtedy tutaj ten grubas był. Okej. Zaraz, no tak, to jest to samo pomieszczenie chyba, czy nie? Może nie. O, jest! Dobra, gdzie jest ten kluczyk? Jeden kluczyk potrzebuję. Ciekawe, czy on się na mnie rzuci, jak do niego podejdę. Morin. Fajny telewizor. Nie, nie rzuci się, dobra. W śmietniku to na pewno nie będzie, no przynajmniej jeszcze nie znalazłem, nie miałem takiej okazji, żeby znaleźć tutaj klucz w śmietniku. On mnie... nie. Okej. Tu jest exit, z którego nawet nie mam co korzystać, bo wiadomo, że nie wejdę. Tutaj też tych kibli chyba nie mam co otwierać, bo tutaj to nigdy nic nie ma i to jest takie raczej nudne trochę. No, baterii nawet nie ma, także słabo. Tu mogę wejść. Kolejny się modlący, no kurde, patrzcie ich. Nie, no czemu mi świruje kamerka, no co? Nawet się tu nie chcę rozglądać, bo tu jeszcze się okaże, się rzuci czy coś, się nie rzuci, nie? Nie rzuci się. W każdym razie muszę zapamiętać ten pokój. O kurde, to był ten pokój? Nie, to nie był ten pokój. Tutaj jest dwóch kolesi, a tam był jeden koleś. Jeszcze będzie tak, że się horda na mnie rzuci i będą mnie gonić. Będzie w ogóle beka. Ja wam mówię, tu zaraz ktoś, coś, nie no, to jest aż niemożliwe, żeby oni byli aż tak spokojni. To jest coś nie gra tutaj. A, dokumenty. No, dokumenty zawsze tam można wziąć. Przeładować też zawsze można, czyli jednak... Klucz będzie w ostatnim pokoju. Tu są baterie. Ostatni pokój powinien być gdzieś tutaj, w tym miejscu. Aha, mam zabarykadowane, no to fajnie. Kurde. Ty, gdzie by tutaj teraz się udać? To mnie bardzo zastanawia. Tylko ten klucz jeden, no ej, ziomki, pomóżcie mi. Może w jakimś pomieszczeniu coś będzie tutaj? Źle może te pomieszczenia. O, jednego nie otworzyłem. Dobra, znalazłem wyjście, ale klucza tutaj nie ma. Ja na pewno mam iść w tą stronę, bo ja w tym pomieszczeniu to chyba byłem, czy nie? Nie, no tak, na pewno, tam nawet nie mogę iść. Przynajmniej oni się nie ruszają, ale no mogą się rzucić, bo to nigdy nie wiadomo. Oni lubią tak robić, że tak nagle się rzucają i w ogóle wszystko i... O. O, dobrze poszedłem. Co jest, ty? Otwieraj. Co za typ, nie? Dobra, tu nie ma co iść. Wiadomo, że trzeba iść do przodu. O, czekaliście na mnie, o kurde. No patrzcie, tak to chce mnie zabić, a teraz to mnie nie zabije. No co się gapisz, no? No co się gapisz? Dobra, nieważne, walić iść. Tu nie mam co mi zamykać. Jest klucz! Jest klucz! Dobra, spadaj. O. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. Ah, to jest ten ojciec! And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. Tak, na pewno się odrodzisz, jasne. No. Hop. Nie mogę skakać. I fixed the elevator. It will take you to freedom. Ooo, jaki miły! Ty też będziesz wolny w niebie, na pewno tam trafisz. Za wszystko, co zrobiłeś.
A płońce, weź, co mnie tam obchodzisz w ogóle? Płoń na żwir, na pył, na wszystko. O, ale wy jesteście mili koledzy, nie? Dzięki, ziomki. Kij mu w oko w ogóle, mnie tam to... A, to był mój cień tylko. O ja, mnie tam on zbytnio nie obchodzi. Exit, nieczynny. Tutaj, nieczynne. Czyli jednak muszę się tam wrócić. Albo prosto mogę iść. A, miałem iść prosto. Hop. Hop. Nie. Gruby. Nie. Nie. No nie, 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 gdzie, gdzie te... O kurwa, nie tu. Ale ja jestem mądry! O! Hehehe! Ale go wydymałem, nie? Już mnie zgubił. Dobra, już mnie znalazł. Ej, no nie, to nie jest zabawne, no to gdzie ja mam... Yeah! On mnie zaraz zabije, chyba że ja muszę tutaj wrócić. Ja muszę to okno znaleźć, kurde, miałem zapamiętać ten pokój, ja go i tak nie zapamiętałem, no fajnie. O, 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 o! A, ja jestem tutaj! Wszystko, kurde, jasne! Uciekaj! Dobra! Jest okej, okay. Muszę iść tam! W tamtą mańkę muszę uderzyć, tylko tak, żeby on mnie nie wziął. Ciekawe, ile to w ogóle już się nagrywa. Godzina 46. Dobra, ta muzyka i tak się chyba nie uspokoi, bo on mnie ciągle będzie gonił. Jest winda! Yeah! Super! Wyłączę ją, bo mnie denerwuje. Hop! A nie, da się skakać. Ale lipa, ale jest winda! Uncy, uncy. Haha.